Zapraszam do drugiej części poradnika poświęconego tradycyjnej ciemni fotograficznej. W tej części omówimy proces pozytywowy, czyli proces uzyskiwania odbitki papierowej z negatywu. Do wykonywania procesu pozytywowego będzie nam potrzebna ciemnia fotograficzna i takie pomieszczenie musimy sobie wygospodarować. Ciemnia nie musi być dużym pomieszczeniem, wystarczy, że zmieści się tam stanowisko na powiększalnik oraz duży dość stół na przynajmniej 3 dużego formatu kuwety, na przykład 50 na 60 cm. Jeżeli dysponujemy jakimś pomieszczeniem, które w całości możemy przemienić na ciemnię, to świetnie, a jeżeli nie, to z powodzeniem możemy wieczorami również korzystać z naszej domowej łazienki. Jeżeli w pomieszczeniu jest okno, należy je całkowicie zaciemnić, najlepiej czarnym kartonem przyklejonym do wewnętrznej ramy okiennej. Proces pozytywowy nie musi przebiegać w odróżnieniu od procesu negatywowego w totalnej ciemności. Dopuszczalne jest oświetlenie specjalnymi lampami i żarówkami w zależności od papieru, którego używamy. Jeżeli używamy papieru o stałej gradacji, oświetlamy ciemnie żarówkami czerwonymi albo specjalnymi lampami z filtrem czerwonym, a jeżeli korzystamy z papieru wielogradacyjnego, musi to być światło oliwkowe, czyli albo oliwkowa żarówka, na przykład firmy Philips, albo lampy z filtrem oliwkowym. Zastosowanie bezpiecznego oświetlenia dla każdego z rodzajów papieru zapobiegnie jego zaświetleniu. Potrzebny będzie również powiększalnik wyposażony w dobrze rysujący obiektyw. Na to warto zwrócić uwagę, bo w dużym stopniu jakość naszych odbitek jest uzależniona od jakości obiektywu, którego używamy. Do powiększalnika podpinamy zegar ciemniowy, który pozwoli nam precyzyjnie odmierzać czas naświetlania każdej odbitki. Idealnie byłoby, gdyby w naszej ciemni był dostęp do bieżącej wody i odpływ. Wtedy możemy skonstruować mebel zwany mokrym stołem. To jest bardzo duża kuweta albo pojemnik metalowy lub plastikowy, w którym umieścimy kuwety i z którego będzie bezpośrednio odpływ i dopływ bieżącej wody. Jeżeli natomiast nie mamy w naszej ciemni dostępu do bieżącej wody, możemy umieścić kuwety z chemią na stole, natomiast płukanie przeprowadzić już w łazience czy gdziekolwiek, gdzie jest bieżąca woda. Podczas pracy w ciemni musimy zachować bezwzględnie czystość, używać do pracy szczypców, nie dotykać papieru palcami i nie mieszać ze sobą chemikaliów. Papiery fotograficzne, ze względu na podłoże, na które została naniesiona emulsja światłoczuła, dzielą się na papiery polietylenowe, czyli takie, na których emulsja znajduje się na podłożu plastikowym, i te na podłożu papierowym. Plastiki generalnie są prostsze w obróbce, tańsze, szybciej przebiegają na nich procesy chemiczne, nie wymagają skomplikowanego procesu suszenia. Natomiast są znacznie mniej trwałe i nie używamy ich na pewno do wykonywania odbitek kolekcjonerskich i takich, które są przeznaczone na sprzedaż. Do celów archiwalnych i kolekcjonerskich musimy wykonać odbitkę na podłożu nie plastikowym, ale papierowym. Taka odbitka potocznie często nazywana jest odbitką barytową, ale jej prawidłowa nazwa brzmi odbitka srebrowa na podłożu papierowym. Mamy dwa rodzaje papierów, stałogradacyjne i wielogradacyjne. Papiery stałogradacyjne mają raz na zawsze przypisany kontrast i dzielą się na papiery normalne, twarde, czyli o podwyższonym kontraście, ekstra twarde, o bardzo wysokim kontraście oraz w przeciwną stronę. Papiery specjalne, czyli bardziej miękkie, mniej kontrastowe i papiery miękkie. Jak dobrać kontrast papieru w zależności od negatywu, który chcemy skopiować? Generalna zasada jest taka, że papiery dobieramy na zasadzie przeciwieństwa, to znaczy jeśli mamy miękki negatyw, wybieramy papier twardszy, jeśli negatyw jest bardziej kontrastowy, wybieramy papier miękki. Jeżeli negatyw jest prawidłowo naświetlony i prawidłowo wywołany, powinien dać się skopiować na papierze normalnym. Papiery zmiennogradacyjne są bardzo wygodne w użyciu, bo ich kontrast możemy regulować w zależności od tego, jakiego filtra użyjemy. Generalna zasada jest taka, że światło żółte zmiękcza nam obraz, czyli odejmuje kontrastu, a im bardziej purpurowy jest filtr, tym obraz jest bardziej kontrastowy.
Nie musimy używać pojedynczych filtrów, jeżeli mamy powiększalnik z głowicą do koloru, która ma już wbudowane filtry purpurowy, żółty i niebieski. Niebieskiego nie używamy, manipulujemy tylko dwoma, żółtym i purpurowym. Papiery różnią się między sobą również rodzajem powierzchni. Mogą być matowe, półmatowe, zwane satynowymi, oraz błyszczące. Mimo że mówimy o fotografii czarno-białej, papiery mają różne tony. Najczęściej neutralny czarno-biały, ale dostępne są również papiery ciepłe, o odcieniu idącym w kierunku sepii, albo chłodne, bardziej zbliżone do niebieskiego. Ton odbitki zależy również od użytego wywoływacza. Możemy użyć wywoływacza o ciepłym tonie lub zimnym. Obraz na negatywie, szczególnie na filmie małoobrazkowym, jest trudno czytelny, więc żeby zorientować się, jakie zdjęcia chcemy powiększyć, należy najpierw wykonać stykówki. Aby to zrobić, umieszczamy pod powiększalnikiem arkusz papieru formatu 24x30, emulsją do góry, film pocięty po 6 klatek, umieszczamy emulsją do dołu na powierzchni papieru, dociskamy szybą i naświetlamy. Potem wywołujemy, płuczemy i utrwalamy. Wybraliśmy negatyw, który chcemy powiększyć, wybraliśmy do niego papier i teraz możemy przystąpić do kopiowania. Umieszczamy negatyw w ramkach powiększalnika. Podnosimy głowicę na taką wysokość, żeby obraz rzutowany zmieścił się na papierze. Ustawiamy ostrość, sprawdzając, czy ziarno jest ostre na całej powierzchni. Zamykamy przesłonę obiektywu o 2 lub 3 stopnie i w ten sposób zwiększamy głębię ostrości. I żeby określić czas naświetlania, musimy wykonać próbkę. Próbkę wykonujemy na skrawku papieru. Staramy się, żeby umieścić papier w takich punktach najbardziej charakterystycznych dla negatywu, to znaczy, żeby były tam i fragment czarny, i fragment biały. Wybieramy sobie określony przedział czasowy, na przykład 1 sekunda, i co 1 sekundę przysłaniamy fragment obrazu czarnym kartonem i dzięki temu, powtarzając tą czynność kilkakrotnie, otrzymamy kilka różnych naświetleń papierów w odstępie co 1 sekundę. W procesie ciemniowym będą nam potrzebne również chemikalia. Pierwszym roztworem, którego będziemy używać, to wywoływacz, który będzie nam służył do wywołania odbitki na papierze. Na rynku są dostępne rozmaite wywoływacze. Generalnie różnią się ze względu na postać, w której występują. Mogą być to wywoływacze w proszku, mogą być wywoływacze w płynie. Różnią się też między sobą kontrastowością. Są wywoływacze, które pracują bardziej kontrastowo i takie, które są bardziej miękkie. Dobieramy je również w zależności od naszego wyjściowego negatywu. Czyli do bardziej miękkich i mniej kontrastowych negatywów dobieramy bardziej kontrastowy wywoływacz i odwrotnie. Wywoływacz może mieć również wpływ na ton odbitki, czyli są wywoływacze, które są cieplejsze, neutralne i chłodniejsze. Wywoływacze mają swoją określoną wydajność i trwałość. Należy je przechowywać w szczelnie zamkniętych butelkach, najlepiej zaciemnione. I po wywołaniu określonej ilości papieru jego wydajność spada, wywoływacz się zużywa. Jeżeli zauważymy, że nasze odbitki zaczynają tracić kontrast i robią się szare, prawdopodobnie wywoływacz został w znacznym stopniu zużyty i trzeba go zmienić na nowy. Wywoływacz jest kąpielą o odczynie zasadowym. Utrwalacz natomiast jest kąpielą kwaśną. Pomiędzy tymi dwoma procesami należy zastosować płukanie, czyli po wyciągnięciu papieru wywołanego z kuwety z wywoływaczem wkładamy go do kuwety z wodą pomieszanej z przerywaczem, czyli roztworem kwasu octowego. Możemy do tego użyć specjalnego preparatu sprzedawanego w sklepach fotograficznych, możemy też użyć zwykłego octu spożywczego. Przerywanie jest bardzo ważnym procesem, ponieważ jeżeli zanieczyścimy utrwalacz resztkami wywoływacza z odbitki, spowodujemy jego szybsze zużycie. Jeżeli chcemy sami sporządzić kąpiel przerywającą, należy do litra wody dodać 10 ml kwasu octowego.
Ostatnim etapem jest utrwalenie obrazu, czyli włożenie wypłukanej, przerwanej odbitki do utrwalacza. Czas przetrzymywania odbitki w utrwalaczu zależy od tego, czy używamy utrwalacza działającego szybko, czy też utrwalacza normalnego. Jest to zwykle czas podany na opakowaniu. Nie należy tego czasu podanego na opakowaniu przekraczać znacznie, ale z dwojga złego lepiej jest odbitkę w utrwalaczu przetrzymać, niż trzymać tam za krótko. Utrwalanie jest procesem bardzo istotnym, od niego zależy trwałość naszej odbitki. Od czasu do czasu należy wykonywać test zużycia utrwalacza. Robimy to w następujący sposób. Kawałek papieru naświetlonego wkładamy do utrwalacza na określony czas, płuczemy i wkładamy go do wywoływacza. Dobrze utrwalony papier powinien po włożeniu do wywoływacza pozostać biały. Jeżeli papier się zaczerni, znaczy, że utrwalacz jest zużyty i należy go wymienić na nowy. Podczas naświetlania negatywu pod powiększalnikiem możemy dokonać różnych zabiegów, na przykład zabiegu maskowania czy doświetlania poszczególnych partii negatywu, które takiego doświetlania wymagają. Na przykład jeżeli jakaś partia obrazu będzie za ciemna, na przykład chcemy rozjaśnić twarz na portrecie, wtedy używamy tak zwanej różdżki, która może być różnego kształtu, umieszczamy ją pod powiększalnikiem i delikatnie poruszając maskujemy wybrany obszar. Jeżeli chcemy jakiś fragment doświetlić, możemy użyć maski z rąk, możemy użyć maski wycinanej z papieru i doświetlić obszar, który wymaga doświetlenia. Utrwalona odbitka musi być bardzo dobrze wypłukana. Płuczemy ją w bieżącej wodzie, najkrócej przez pół godziny. Papierowe podłoże bardzo silnie wiąże tiosiarczan sodu, dlatego musimy pilnować, żeby odbitka była bardzo dobrze wypłukana. Możemy sobie pomóc również kąpielą przyspieszającą płukanie. Są takie roztwory dostępne w sklepach fotograficznych. Prawidłowe wypłukanie odbitki zapobiega jej żółknięciu i niszczeniu z czasem. Odbitki o wartości kolekcjonerskiej możemy dodatkowo poddać kąpieli archiwizującej, która przedłuża ich trwałość. Po wykąpaniu odbitki w kąpieli archiwizującej należy ją znowu wypłukać. Ostatnim etapem jest właściwe wysuszenie odbitki. Odbitki na podłożu plastikowym możemy powiesić do wyschnięcia, natomiast odbitki na podłożu papierowym muszą schnąć przyklejone do szyby. Kładziemy odbitkę obrazem do góry i przyklejamy taśmą papierową za krawędzie. Przyklejona do szyby odbitka schnie przez kilkanaście godzin, najlepiej zostawić ją na noc. Potem odcinamy taśmę papierową i odbitka gotowa. A o tym, jak przechowywać odbitki i oprawiać zdjęcia, będziemy mówić w następnej części poradnika.